2017. Sobota, 8 dzień kwietnia i kolejne rozgrywki Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej. Dzisiaj będzie ten dzień, na który czeka, myślę, wielu, wielu kibiców i sympatyków siatkówki właśnie. Pierwsza ta sesja, sesja przedpołudniowa, która za moment się rozpocznie, to będą mecze o miejsca numer 7 i o miejsce numer 5. Na początek rywalizacja Metro Warszawa i EKS Skry Bełchatów. Obie drużyny jeszcze nie wygrały seta na tym turnieju. Któraś na pewno się przełamie, być może przełamią się obie. Potem około godziny 12:30 rywalizacja o miejsce numer 5. Wifamy Łódź z Treflem Gdańsk. I oczywiście godzina 16 i godzina 18, dwa wielkie półfinały. Myślimy tutaj wszyscy, że będą dwa znakomite spotkania. Bez taryfy ulgowej, bez kalkulacji. A my przedstawmy na razie składy obu drużyn. Po lewej stronie Metro Warszawa. Na libero w tej chwili Piotr Szostek z numerem 12, numer 8 to Jan Kopyść. Numer 5 kapitan Jakub Pluto, przy piłce Dominik Żukowski, on dzisiaj rozgrywa nie Iwańczyk na początku tego spotkania. Jest oczywiście z 7 Bartosz Firszt, jest z 19 Jakub Sakowski i teraz libero Podgórzak zastępuje Piotra Szostka.
Z kolei z Krabełchatów. Z numerem 4 Szymon Sztelma oczywiście. Niezmienny stały punkt tej drużyny, kapitanem Damian Gościański, numer 2. Na libero numer 16 Przemysław Stąsiek. Numer 17 środkowy Sebastian Adamczyk. Numer 8 Michał Hoszman dzisiaj od samego początku. I numer 14 Marcin Marciniak. Pierwszy set tego pojedynku. Na pewno byłaby mocno niecodzienna sytuacja, gdyby to spotkanie zakończyło się rezultatem 3-0 dla jednej z drużyn, bo to by oznaczało, że ta przegrana ekipa nie wygra w Kętrzynie choćby seta. Adamczyk przy piłce, trudna, dobra zagrywka, Żukowski z problemami, ale grają po bloku. Adamczyk też nie ma tutaj takiej płynności, Hoszman. Dłuższa teraz akcja, dłuższa wymiana. Kopyść, brawo za asekurację, ale nie było dokładności. Kończy wobec tego tę akcję Jan Kopyść. Stąsiek wraca na boisko. 4-2 prowadzi Metro Warszawa. Obie drużyny co prawda te swoje mecze przegrywały, ale miały momenty naprawdę ciekawe i niezłej siatkówki. Tutaj jest niesiona, Gościański, odgwizdana piłka z dołu. Miały momenty, w których nawet potrafiły tym mocniejszym rywalom napsuć sporo krwi w końcówkach setu. Sama obecność oczywiście tutaj w turnieju finałowym to jest już duże, duże wyróżnienie. Zasługuje to na wielkie brawa, bo trzeba było przejść to gęste sito eliminacji, żeby móc tutaj w Kętrzynie się zameldować, bo nikt nie dostał przydziału miejsca za darmo, za nic. 3-5. Marciniak teraz na zagrywce. Trenerem EKS z Krybełchatów Radosław Kolanek, asystentem Dominik Posmyk, z kolei w drużynie Metro Warszawa Jacek Jankowski, Wojciech Szczucki. Ten duet prowadzi drużynę ze stolicy Polski. Sakowski nie oddaje za darmo z plasem, środkiem pięknie atakuje Węgrzyn. Też myślę, że tutaj będzie istotna rola środkowych, bo pamiętamy wczorajszą zmianę i pojawienie się na boisku Dominika Żukowskiego, jak bardzo aktywnie zaczął grać ze swoimi środkowymi. Z kolei Skra też ma dwa dobre, mocne punkty, to jest Hubert Węgrzyn i Sebastian Adamczyk. Na razie mylą się jednak na zagrywce. Out. A więc błąd za błąd na razie. Kopyść po siatce, nie było czystego ataku. Druga linia, Marciniak, brawa teraz za obronę dla Metra. I blokiem zatrzymany Sakowski, a autorem tego bloku chyba Szymon Sztelma, pomagał mu tam Hubert Węgrzyn. Przy okazji tego meczu zachęcam oczywiście także naszych stałych widzów do komentowania, do udzielania się tutaj w dyskusji za pośrednictwem czatu na YouTubie. Jestem ciekaw, jakie są wasze spostrzeżenia odnośnie meczów półfinałowych, odnośnie tego, kto tutaj będzie faworytem, kto tutaj może do tego finału z wielkim przytułem awansować. Ja nie chcę faworytów wskazywać, ale wydaje mi się, że zobaczymy po prostu dwa znakomite siatkarskie boje. Być może dwa siatkarskie thrillery. Nie sądzę, żeby to były łatwe mecze dla obu tych bohaterskich par półfinałowych.
Przypomnijmy, że u MKS Mozwola Warszawa zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, a AKS Resowia Rzeszów zagra z Jastrzębskim Węglem. Zarówno Zaksa, jak i AKS to są drużyny na razie niepokonane na tym turnieju. Przechodząca piłka, ale dali się zaskoczyć. I zdecydowanie niższy od swoich rywali Dominik Żukowski przechytrzył Bełchatowian na siatce. Znowu walka na siatce, znowu zakończona niepowodzeniem Skry Bełchatów. To oznacza, że 9-7 prowadzi na tym etapie seta Metro Warszawa. Widzę, że tutaj Kamil Predecki sugeruje, że Jastrzębie będzie w finale. Oczywiście Robert Predecki, myślę, że będzie tutaj też swoje momenty w Jastrzębskim Węglu miał. Musimy być świadomi tego, że to jest dla w zasadzie wszystkich czterech półfinalistów dzisiaj absolutnie najistotniejszy mecz tego turnieju, bo nikt nie chce kończyć na półfinale. Nikt nie chce bić się o to trzecie miejsce. Wszystkie te cztery ekipy chcą rywalizować o złoty medal, o tytuł mistrza Polski, no bo do historii, do annałów wpisują się właśnie mistrzowie. Oczywiście układ tutaj był taki, że półfinały odbędą się o godzinie 16, o godzinie 18. Co teoretycznie jest jakimś dodatkiem siłowym dla drużyn, zwłaszcza Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która grała w piątek o godzinie 10. Tutaj będzie miała więcej tego czasu na odpoczynek. Niesamowicie nakręcona jest drużyna Resowi Rzeszów. Wczoraj 3-0 z Mozwolą Warszawa. Widać, że ta ekipa absolutnie jest tutaj zdeterminowana, jest nastawiona tylko na zwycięstwo. I będzie arcyciekawe, myślę, spotkanie z Jastrzębskim Węglem. Aut Szymona Sztelmy, 12-10 prowadzi Metro Warszawa. Przekonamy się, czy ewentualnie finał Mozwola Warszawa Resowia Rzeszów. Ja myślę, że do tej pory trochę niedoceniana była drużyna Zaksy przed tym turniejem. A zwróćmy uwagę, jak oni grają, zwróćmy uwagę na to, że wygrali wszystkie mecze, że świetnie tam rozgrywa piłki Marcin Krawiecki. Trener Zaksy Roland Dębończyk mówi bez kozery, że według niego Marcin Krawiecki ma szansę zostać tutaj najlepszym rozgrywającym tego turnieju. Chociaż oczywiście konkurencja będzie gigantyczna. Teraz pięknie Hoszman zaatakował po prostej. Pobudzają się wzajemnie siatkarze Skry Bełchatów. Chcą w tej pierwszej partii już wygrać, chcą udanie rozpocząć to widowisko. I po raz kolejny też dobra akcja Jana Kopyścia.
może na razie polegać na nim Dominik Żukowski. Będzie pierwsza zmiana? Nie, myślałem, że będzie zmiana, bo widziałem, że trener z Warszawy odwrócił się w kierunku drugiego trenera, ale sięgnął po wodę, nie po tabliczkę z numerem ewentualnego rezerwowego. Błąd na przyjęciu Szymona Sztelmy. I to jest 14 punkt dla Metra Warszawa. Będzie zmiana, za Szymona Sztelmę pojawi się Sawicki. No dzisiaj trochę Szymon taki niepodobny do siebie. Tak jak zawsze podkreślałem, że to jest zawodnik odpowiedzialny za grę bełchatowian, tak dzisiaj zepsuta zagrywka. Jedna, druga, teraz błąd na przyjęciu. No tutaj drużyna Metra absolutnie ma ambicje też wielkie. Widać, że kwadrat dla rezerwowych nerwowo reaguje na to, co dzieje się na boisku. Padają tam żołnierskie słowa nawet. Ale to mnie się osobiście podoba. Mecz o siódme miejsce i widać tutaj zażyłość, widać tutaj twardość. Chce Metro Warszawa absolutnie wygrać to spotkanie. Spokojnie podbija kopyść, grają ze skrzydłem Sakowski. Sakowski jest punkt dla Metra. Na razie w kwadracie dla rezerwowych Mateusz Witek, który do tej pory grał w pierwszym składzie. Teraz z numerem siódmym na boisku zamelduje się Michał Jagiełło, zastąpi Michała Hoszmana, a więc siódemka za ósemkę. Druga zmiana w drużynie Skry Bełchatów. Najpierw zszedł Sztelma, teraz schodzi Hoszman, 16 do 11. Jakub Pluto, lżej, bierze to Stąsiek na swoje barki. Jagiełło zablokowany i jest 17 punkt dla Metra. I ten set zaczyna się już przeważać wyraźnie w stronę drużyny z województwa mazowieckiego. Prosi o przerwę Radosław Kolanek. I jest kolejny 18 punkt dla Metra. Będzie szykowana kolejna zmiana w drużynie Skry Bełchatów. Antosiewicz Aleksander zastąpi Huberta Węgrzyna. Tutaj już duży przegląd robi Radosław Kolanek. A Jakub Pluto kontynuuje tę świetną zagrywkę, as serwisowy. 19 punkt dla Metra. I Jakub Pluto jest tutaj niezniszczalny w polu zagrywki. I ta przewaga to w dużej mierze jego zasługa. Będzie druga przerwa dla Radosława Kolanka. Nie, nie. Tutaj jeszcze szykuje zmiana, ale dopiero po kolejnej zagrywce. Szybciej teraz spróbowali zagrać i wreszcie udało się wybrnąć z tego potężnego impasu Marcin Marciniak. Na pewno ten pierwszy set będzie niezwykle ważny z perspektywy mentalnej, takiego wzmocnienia głów, wzmocnienia psychiki. Obie drużyny na razie z bilansem 0 do 9 i blisko, blisko Metro, żeby ten impas przełamać. Świetnie, ze środka, w swoim stylu Żukowski gra do Bartłomieja Gizy.
ale był out. Wydawało mi się, że zmieścił się Giza w boisku, jednak nie. Choć oczywiście samo rozegranie, samo tempo akcji i też ta w miarę wyczyszczona siatka, to wszystko było w porządku. Palce, znowu środek i teraz nie ma już wątpliwości. 20 punkt. Jakub Sakowski po raz pierwszy na tym turnieju w pierwszym składzie stara się wykorzystywać szansę. Po bloku był blisko. W podbiciu tej piłki oczywiście Bartosz Firszt z numerem 7. Ale to cały czas Metro Warszawa jest na bardzo dobrej pozycji wyjściowej w tym secie. W tej chwili 20-14. Trudna zagrywka. Sakowski, Stąsiek, interwencja z drugiej linii, atak, chaos teraz. Żukowski również w ataku i obity blok przez Zawickiego. O przerwę poprosili trenerzy Metra. O godzinie 12.30 rywalizacja o miejsce piąte. Trefl Gdańsk zmierzy się z Wifamą Łódź. Tutaj myślę, wielu kibiców, przynajmniej ja, spodziewam się ciekawego bardzo spotkania. Jak będzie, przekonamy się niebawem. I od godziny 16.00 oczywiście mecze półfinałowe. 16.00-18.00. I tu już będzie siatkówka na pełen gwizdek. Znowu ze środka Żukowski z Gizą. Tym razem podbili, zdołali podbić i 16-20. Nie składa jeszcze broni w tym secie i bardzo słusznie skrabeł chatów. Michał Jagiełło. Szybciej. Teraz na pojedynczym bloku zatrzymany Jan Kopyść. Dobrze wydawało się akcja przemyślana przez Żukowskiego. Został pojedynczy blok Kopyściowi i ten pojedynczy blok zastopował jego ofensywne ambicje. 17-20. Jeszcze raz Kopyść i teraz Stąsiek chciał tę piłkę podbić, ale trochę ją zgasił w ręku i nie było okazji do dalszej gry. Wytrzymał w takim razie te nerwy. Depresję Kopyść, wcześniej złapany na pojedynczym bloku, druga próba już jak najbardziej udana. Out, 18-21. Po siatce, trudna piłka, musiał tutaj Podgórzak popracować, Podgórzak odda za darmo. Szansa dla Skry, brawo Bełchatu. Będziemy mieli bardzo ciekawą końcówkę tej pierwszej partii. Druga przerwa dla Metra Warszawa.
Wróciliśmy do gry 20-22. No nie może Metro rozpamiętywać tego, co się działo wcześniej, a mieli punktów przewagi 6, 7. Teraz trzeba grać o każdą piłkę. Gościański. Kopyś wziął to przyjęcie. Firszt po skosie. Firszt w boisko. Dobra akcja Bartosza Firszta. Zresztą Firszt to też jest taki zawodnik, na którym Metro mogło polegać. Ja przypominam, to jest mecz o 7. miejsce Mistrzostw Polski. Na razie blisko, blisko Metro wyciągnięcia tego pierwszego seta, ale tutaj teraz nie zrozumiał się Gościański z Adamczykiem i oddają w zasadzie punkt za darmo. Pierwsza piłka setowa dla Metro Warszawa w trudnym położeniu EKS z Krabbeuchatów. Żukowski, Żukowski, wow, jest, boisko i asem serwisowym kończy to Metro Warszawa, 25-20, pierwsza partia wygrana przez ekipę ze stolicy po serwisowym asie Dominika Żukowskiego, a my po krótkiej chwili przerwy powrócimy na drugą partię tej rywalizacji. Dzisiaj na pewno dużo będzie się działo. Rozstrzygnięcie zatoczne na
I wracamy na drugi set pojedynku pomiędzy KS Metro Warszawa i EKS Skrą Bełchatów. Na razie 1-0 prowadzi drużyna z Warszawy ze stolicy Polski. To jest mecz o 7 miejsce Mistrzostw Polski Juniorów w Kętrzynie. Ostatnie spotkanie tych ekip na tym turnieju. Na razie wiemy jedno. Przełamała się drużyna z Warszawy. Wygrała pierwszego seta podczas kętrzyńskich zmagań. Teraz pewnie będzie szukać swoich szans Bełchatów. Myślę, że nie możemy wykluczyć tutaj długiego meczu, długiego 4, może 5-setowego. Nie wydają się na razie szczególnie załamani, czy też złamani siatkarze Skry Bełchatów. Zresztą dzisiaj kilku z nich siedzi na trybunach, nie na ławce rezerwowych, to między innymi środkowy Olszewski. Gościański ze środkiem, ale nie mieści się w boisku Węgrzyn. Bije w aut. Niezadowolony, niepocieszony z finalizacji tej akcji, a raczej z braku tej finalizacji. Znowu krótka, znowu środek. Teraz bardzo ładnie przesunął Gościański Węgrzyna, przesunął tę krótką. I punkt. Nie zapominajmy, że pierwszy set do pewnego momentu był przecież bardzo wyrównany. Potem dopiero odskoczyła drużyna Metra. Było 6-7 punktów przewagi. Potem Skra z kolei zmniejszyła te różnice. Nawet do dwóch oczek. No ale koniec końców przegrała 25-20. Takim spokojnym krokiem idziemy punkt za punkt, 5-5. Nieczysto trafił środkowy, tylko musnął tę piłkę. Sztelma wrócił na boisko. Pamiętamy, że był w pierwszym secie zastąpiony. Ale ufa mu trener Radosław Kolanek. I na drugi set desygnował do gry właśnie Sztelmę. Ja oczywiście zapraszam także do śledzenia naszego kanału na YouTubie piłkasiatkowa.com. Tam są wszystkie transmisje z meczów, te transmisje dzisiejsze, transmisje poprzednie. Chociażby transmisja meczu Moc Wola Warszawa Lotos Trefl Gdańsk, gdzie trzeci set zakończył się wynikiem 40-38 dla gdańszczan. To jest na razie najpopularniejsza nasza transmisja z tego turnieju. Ale jest też szereg wywiadów z zawodnikami, z trenerami, z chłopakami, którzy tutaj zdobywali nagrody MVP. Także też zachęcamy, żeby śledzić, żeby oglądać. Po wczorajszym spotkaniu również mieliśmy okazję porozmawiać m.in. z trenerem z Rzeszowa Arturem Łozą, który mówi o tym spotkaniu dzisiejszym z Jastrzębskim Węglem jak o dniu prawdy, że to będzie siatkarski dzień prawdy, który zdeterminuje tak naprawdę pewien długi okres czasu ciężkiej pracy, która to zaprowadziła ekipę z Rzeszowa na turniej Mistrzostw Polski. Ale także Damian Chudzik był naszym gościem wczoraj. Również wynik tej rozmowy jest już zapisany, jest dostępny. Po tym spotkaniu także z całą pewnością postaramy się porozmawiać z głównym bohaterem z MVP meczu. Także warto nas śledzić, oglądać i cieszyć się tym turniejem, bo przecież nie możemy zapominać, że oglądamy Mistrzostwa Polski. Najważniejszy turniej tego roku w kategorii juniorów. I tak naprawdę większość z tych chłopaków, których oglądamy na tym turnieju, w niedzielę stanie się już pełnoprawnymi seniorami. I z dużym zaciekawieniem będę śledził rozwój, przebieg karier
także mam nadzieję zawodników z EKS Skry, z Metra Warszawa, którzy gdzieś będą się próbować do tej seniorskiej siatkówki przebijać. 8-8, teraz dużo dyskusji po stronie trenerów Metra Warszawa. Poproszony Jakub Pluto, kapitan, przez sędziego, żeby tam uspokoić gorące głowy, uspokoić temperamenty. I sędzia dokładnie to samo wskazuje, że koniec dyskusji, zaczynamy grać. Druga linia podbita, gościański, Sztelma. I będzie sufit, tak. Gościański będzie wprowadzał piłkę do gry. Pogoniony teraz Żukowski, choć zdołał to rozegrać jedną ręką, gra za siebie, dość ambitne teraz te próby rozegrania. Gościański także za siebie, ale nie miał tutaj możliwości rozwinięcia się w ataku. Hoszman, druga linia, najdłuższa chyba akcja tego seta. Druga linia po raz kolejny i kończy to wszystko sukcesem Mikołaj Sawicki. O godzinie 12:30 zapraszamy na transmisję spotkania Wifama Łódź Trefl Gdańsk. O godzinie 16:00 pierwszy z wielkich półfinałów MMKS Zaksa Kędzierzyn Koźle, UMKS Moc Wola Warszawa. Goni. Ach, tutaj nogą chciał to podbić. Wielkie brawa za ambicje dla Michała Podgórzaka. Lubię takie akcje, lubię taką zdrową właśnie sportową ambicję. O przerwę prosi trener Warszawy, bo przegrywa jego drużyna 8-12. Wracamy do gry, 12-8 prowadzi Skra Bełchatów w drugim secie pojedynku o siódme miejsce Mistrzostw Polski. Mocno, świetnie teraz, brawa, bo na nie zasłużył Bartosz Firszt.
13-10 z Kraleuchatów na prowadzeniu. I blok. Świetnie teraz Adamczyk do spółki z Sawickim. Popatrzmy na statystyki po pierwszym secie. Zacznijmy od metra, jeżeli chodzi o atak. 25% skuteczności. Właśnie chciałem zacząć od Sakowskiego, który w pierwszym secie 0-5 w ataku. Pozostali koledzy Giza 1-3, Żukowski 1-2, 2-7 Kopyść, 1-3 Firszt. No to jest na pewno za niska skuteczność. Tu brakowało tego ogniwa właśnie na linii Sakowski. Może tutaj Witek będzie w stanie nieco więcej z siebie dać. A z Krabełchatów 38%. 2-5 Adamczyk, 4-6 Marciniak, to jest dobra statystyka. 1-3 Węgrzyn, 0-1 Antosiewicz. 1-4 Hoszman, 2-3 Jagiełło, 0-2 Sztelma i 0-2 Gościański. Teraz trochę ten drugi set przypomina pierwszego, tylko z dokładną oczywiście odwrotnością, to znaczy Skrabełchatów tutaj wychodzi na prowadzenie. Ma 5 punktów przewagi, no zobaczymy, czy idąc śladem tego pierwszego seta w końcówce będzie nieco więcej emocji ze względu na to, że te punkty zostaną gdzieś po drodze pogubione. Wspominałem o tym pierwszym półfinale o godzinie 16, drugi półfinał godzina 18, Jastrzębski Węgiel AKS Resowia Rzeszów. No konia z rzędem temu, kto wytypuje oba spotkania ze skutecznością co do setów, ale jeżeli są Państwo chętni, to zapraszam do typowania tych dwóch półfinałowych starć. Przypominam, 18, Jastrzębski Węgiel AKS Resowia. 16. UMKS Mozwola Warszawa, MMKS Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Sytuacja oczywiście jest klarowna, zwycięzcy będą grać w wielkim finale przegrani, walczyć o trzecie miejsce. Mają szansę, mają okazję na 18 punkt, szybciej, ale chyba była siatka, nie, gramy dalej, nie było siatki, był bloku, znali sędziowie. Kopyść, ale teraz to zrobił po prostej, gdzie tam miejsca było bardzo mało, zahaczył o blok i dostarczył swojej drużynie 13 punkt. Świetnie, brawo Podgórzak. Witek musiał tutaj bardzo szybko zbierać ten rozbieg. Druga linia, znowu Podgórzak. Pracuje, och, tutaj sobie przeszkodzili, ale na szczęście się nie zderzyli, a punkt tym razem Bartosz Firszt proponuje. Przerwa dla Radosława Kolanka.
18-14. Świetna zagrywka w wykonaniu Mikołaja Sawickiego. W tej chwili. Mają już bardzo, bardzo dobrą sytuację zawodnicy Skry, żeby zaliczyć przełamanie, żeby wygrać pierwszy set na Mistrzostwach Polski. Gościański przez środek, bardzo ładnie teraz dostał piłkę, mógł rozwinąć rękę Węgrzyn, tak też zrobił i zdobył 20 punkt dla Skry Bełchatów, 20-15. Znowu środek, znowu funkcjonuje. Zwróćmy uwagę, wcześniej Węgrzyn, teraz Sebastian Adamczyk, a przecież jeszcze poza boiskiem jest Olszewski. 21-15. I mają tutaj już bardzo dobrą pozycję wyjściową do wygrania drugiej partii, a pierwszej dla siebie zawodnicy Skry Bełchatów, tutaj drużyna z Warszawy w akcie mobilizacji. Widać, że trenerzy wielu uwag nie mieli, tutaj chodziło przede wszystkim o spróbowanie wybicia z rytmu jeszcze graczy Skry Bełchatów. Delikatnie praca na bloku. Drugi raz Firszt, ale zablokowany. Tutaj należało pewnie spróbować rozegrania na drugą stronę, no bo blok oczywiście był już przyczajony. Blok już oczekiwał na ponowienie tej akcji. Jeśli chodzi o Metro, to dzisiaj na rozegraniu Dominik Żukowski. Na razie w kwadracie dla rezerwowych jest Piotr Iwańczyk, który wcześniej rozgrywał, który wcześniej był tym numerem jeden. No kto wie, może jeszcze zobaczymy go na boisku. Witek po bloku. Węgrzyn podbija, druga piłka, Gościański chciał zaatakować, siatka troszkę mu w tym przeszkodziła. Będzie punkt 16 dla Metra. Trochę ta akcja dla Adamczyka jakby tym razem nieudana, bo sama wystawa była naprawdę niezła, ależ teraz kupił aut Żukowski, bo piłka w boisku by się nie mogła zmieścić. Nie zdążył się uchylić, więc po prostu wystawił rękę. 23-16. Grają, będzie teraz okazja na 24 punkt, siatka i nie zdołał się wyasekurować. Witek, jest 24 punkt dla EKS Skry Bełchatów i za chwilę pierwszy setball dla tej drużyny podczas tego turnieju. Gościański uśmiechnięty od ucha do ucha, bo widzi, czuje, że będzie za chwilę tutaj okazja do małego poświętowania zwycięstwa w tym secie. No ale to nie musi się zdarzyć, bo trzeba będzie jeszcze ten jeden punkt wyszarpać. Mają teraz setbola w górze, Gościański troszkę tam poprzesuwany przez Stońska. Nie może się to udać. 25-16, EKS Skra Bełchatów pokonuje w drugim secie KS Metro Warszawa. Mamy remis po jeden
i będziemy mieli prawdopodobnie jeszcze sporo ciekawej gry w tym spotkaniu. Spotkaniu o 7 miejsce Mistrzostw Polski, także po krótkiej przerwie czekamy i wracamy na kolejny set. I przed nami trzeci set meczu pomiędzy KS Skrą Bełchatów i KS Metro Warszawa. 1-1, remis po dwóch partiach rywalizacji o 7 miejsce turnieju Mistrzostw Polski. Przechodząca czekał bardzo czujnie Witek, żeby nie popełnić błędu. Tego błędu nie popełnił i zdobył kolejny, a właściwie pierwszy punkt dla Metra w tym secie. 25-16 wygrała Skra Bełchatów drugą odsłonę. Pierwszą partię wygrało Metro 25-20. Jedno wiemy już na pewno. Obie drużyny na tym turnieju wygrają swoje sety, bo do spotkania przystępowały z bilansem 0-9. Ale podkreślam to, że jest oczywiście w dalszym ciągu o co grać. Dzień.
Nie dał rady Węgrzyn podbić tej piłki. Był lekko zdezorientowany po tym wybloku. Popatrzmy na składy obu ekip. Przedstawmy je pokrótce. Na zagrywce w tej chwili w drużynie Metra Jakub Pluto z ósemką Jan Kopyść. Na rozegraniu trzynastka Dominik Żukowski, szóstka Mikołaj Głowacki pod siatką. Pod siatką również Mateusz Witek i Bartosz Firszt. Jeszcze z osiemnastym Bartłomiej Giza. Skrabeł Chatów na zagrywkę podąża takim spokojnym krokiem Michał Hoszman, to jest numer 8, numer 2 Damian Gościański na rozegraniu, niezmiennie z numerem 5 Mikołaj Sawicki, z numerem 12 Hubert Węgrzyn, jest także oczywiście libero Przemysław Stąsiek i jest Szymon Sztelma. Cztery do czterech. Na razie te dwa sety w bardzo podobnym scenariuszu przebywają, przegrywają. Nie zmieścił się Witek, to znaczy do pewnego momentu jest wyrównana gra punkt za punkt. Potem przy okazji już kilkunastu zdobytych punktów przez obie drużyny jedna ekipa odskakuje na 5-6 oczek i ten dystans lub albo powiększa, albo mniej więcej utrzymuje. Nie mieliśmy tutaj jeszcze takiego seta. Oj, bardzo nieudana teraz akcja Witka. Zamiast piłkę przebić, po prostu przetransportować na drugą stronę siatki. I będzie zmiana, zmiana na rozegraniu. Ten, który do tej pory był jedynką, a więc Przemysław Piotr Iwańczyk, na rozegranie schodzi 13 Dominik Żukowski. To jest oczywiście pierwsze spotkanie sobotnich gier o godzinie 12.30 Trewl Gdańsk i KS Wifa Łódź. Mecz o piąte miejsce, świetna zagrywka, dobry atak środkiem, punktuje Bartłomiej Giza. I godzina 16.18 to już są dwa wielkie półfinałowe boje. AKS Resowia Rzeszów Jastrzębski Węgiel oraz MMKS Zaksa Kędzierzyn-Koźle, UMKS Most Wola Warszawa. Myślę, że tutaj antenka. Myślę, że te mecze będą taką kwintesencją siatkówki juniorskiej. Z dużym akcentem już poważnej, seniorskiej wręcz gry. Oczywiście jestem świadom tego, że kibice czekają też na chociażby mecze o 12.30, tak? Trewl Gdańsk, Wifa Łódź, to powinno być też niezłe spotkanie. Zresztą zobaczmy, że tutaj drużyny z miejsca 7, z miejsca 8 tworzą naprawdę niezłe widowisko siatkarskie. Skrabeł Chatów i KS Metro Warszawa. Sztelma, blok. Teraz Sztelma podbił. I nie udało się podbić, nie udało się wyasekurować tej piłki Michałowi Podgórzakowi. Teraz jakby nieco bardziej napędzeni, bardziej umotywowani i też z wiarygodnością we własne siły siatkarze Skrybeł Chatów prowadzą 8 do 6 w tym trzecim secie. Teraz nie będziemy tutaj czarować, atmosfera na hali Kazimierza Wielkiego 12A jest jeszcze dość spokojna, jest jeszcze taka, nie chcę powiedzieć senna, ale z dużą atencją, uwagą tutaj publiczność ogląda spokojnie te mecze. Zupełnie inaczej będzie o godzinie 16, o godzinie 18.
zwłaszcza że ci półfinaliści mają tutaj swoją liczną grupę wsparcia. 9 do 7. Gościański. Iwańczyk rozgrywa w tej chwili w drużynie Metro Warszawa. Żukowski na razie na ławce, Żukowski odpoczywa. 10 do 7 prowadzi Skrabeł Chatu. Środek bardzo szybko Jakub Pluto zabrał tę piłkę Iwańczykowi. Pamiętamy też świetną serię Jakuba Pluty z pierwszej partii, gdzie w dużej mierze ta przewaga uzyskana przez warszawską drużynę była zasługą właśnie znakomitych zagrywek Jakuba Pluty. Zwolnił rękę Adamczyk i teraz obity w bloku. Wspominałem o tym wczoraj, anonsując te spotkania dzisiejsze, że te mecze o miejsca piąte, o miejsca siódme potrafią mieć swój szczególny wymiar, bo drużyny grające już w tych spotkaniach grają często na takim totalnym luzie, bez żadnej presji, która towarzyszyła im przy okazji wcześniejszych spotkań, bez jakiegoś takiego nadąsania się i to potrafi stworzyć naprawdę świetne widowisko. Witek wrzucony w siatkę, Witek zablokowany. Czasami te piłki są trochę za szybko kierowane do Witka. On nie ma jak rozwinąć skrzydeł, nie ma jak tego tempa złapać. 12 do 9 prowadzi EKS Skrabeł Chatów. Oczywiście w gazecie Nasze Miasto Kętrzyn.pl można było co nieco o Skrzebeł Chatów przeczytać. O tym, że grali w grupie śmierci, no bo w istocie taka ta grupa B była. AKS Resowia Rzeszów, UMKS Moc Wola Warszawa i Travel Gdańsk. Jedna drużyna z wielkimi aspiracjami odpadła z półfinałów. Travel Gdańsk z grupy B awansowała Resowia i awansowała Moc Wola Warszawa. Też trzeba pamiętać o tym, że juniorzy EKS Skrzebeł Chatów w finałach Mistrzostw Polski juniorów meldują się właściwie bardzo regularnie, tak? Bo w ostatnich 10 sezonach grali 7-krotnie. Więc to nie jest żadna nowość, żadne nowum, że Bełchatowian na turnieju tej rangi oglądamy. Będzie przerwa dla Metra Warszawa, 14 do 10 prowadzi Skra.
15 do 12 dla Skryby Łchatów. Ale przy zagrywce teraz Mateusz Witek z Metro Warszawa. Trudna to była zagrywka, mają kłopoty, mają problemy, w antenkę uderza Mikołaj Sawicki. Dostarczył wobec tego punkt na konto Metra, 13 punkt dla tej drużyny. I tutaj jeszcze prawdopodobnie ten mecz, ten set będzie miał swoją historię, bo 14 do 16 to jest żadna absolutnie przewaga drużyny Skryby Łchatów. Ale tutaj chcą tę przewagę budować cały czas. Będzie zmiana. Zmiana, którą już widywaliśmy. Zamiast Węgrzyna wchodzi Michał Jagiełło. I Jagiełło podąża już w kierunku zagrywki. Skryba Łchatów dwa razy sięgała po brązowy medal Mistrzostw Polski Juniorów. W 2009 roku w półfinale przegrali z Jokerem Piła. W 2014 nie sprostali AKS Resowi Rzeszów w półfinale właśnie. No bronią, świetnie wybronili tę akcję Bełchatowianie. Iwańczyk, Witek po bloku. Ale kwestia defensywy, kwestia obron Skryby Łchatów mogła się podobać. 15 do 18. 1 do 1 w setach. Więc tutaj na pewno jeszcze trochę pogramy. No już za dużo odbić. I 19 do 15. Skład zespołu Skryby Łchatów tworzą oczywiście zawodnicy młodej ligi. Ale są też zawodnicy SMS-u, to chociażby Sebastian Adamczyk. Witek teraz miał, widzimy okazję, miał tempo i kończy się to wszystko bardzo dobrym i mocnym atakiem Witka. Kiedy ma właśnie możliwość mocniejszego uderzenia piłki Witek, no to zupełnie inny wymiar tego ataku. 16-19. Brawa dla Hoszmana. To była ważna akcja, bo mogli złapać ten dwupunktowy kontakt zawodnicy Metra, a tak 20 do 16 prowadzi Skryba Łchatów w trzeciej partii. Oj, tutaj Iwańczyk wybronił z wielkim trudem tę piłkę, nie było bloku. Nie ma mowy o bloku. Jan Kopyś po prostu atakuje w aut. 21 do 16. Brawa na pewno za czujność dla Iwańczyka przy siatce. No Kopyś podjął po prostu rękawice, podjął tutaj
trudną akcję, agresywny atak. To nie przyjęło się, to nie przyniosło skutku. 21-17. A może Kopyść poprawi tutaj na zagrywce swoje notowania. Niezła zagrywka. Gościański musi dołem rozgrywać. Sawicki podbija pod Górzak. Walczą i gramy dalej. Nie ma tu przewinienia. W Górze jest punkt. Brawa dla Hoszmana po raz kolejny. No teraz jakby Hoszman chciał tutaj przejąć rolę takiego głównodowodzącego w ataku Skrybełchatów. Mecz finałowy odbędzie się w niedzielę o godzinie 12.30. Z kolei mecz o trzecie miejsce o godzinie 10.00. Czyli tak naprawdę w niedzielę, myślę, maksimum o godzinie 15.00 będziemy już wszystko wiedzieć. Podbija Hoszman. No myślałem, że po raz kolejny zatrudnią Hoszmana. W ataku dzieje się inaczej. Sawicki, Witek w ataku. Witek po bloku. Witek punktuje. 18-22. Jakub Plutowałt. No liczyli pewnie na to, że Pluto będzie tą zagrywką straszył tak, jak to miało miejsce w pierwszej partii, ale tak się nie stało. 23-18. Skrabełchatów prowadzi z metrem Warszawa. Sawicki zza pleców musiał tę piłkę wyciągnąć, to i tak się szczęśliwie kończy dla Skry, bo mają drugie podejście, mają Sawickiego, który tym razem trafia w boisko. No tam niepotrzebnie wmieszał się w to blok, to są oczywiście takie sytuacje trudne do przewidzenia. Mamy zmianę, pojawia się na boisku Mateusz Nowak, który zastąpi Mikołaja Sawickiego. Tak bardzo wymownie Mikołaj Sawicki spoglądał w kierunku ławki rezerwowych, w kierunku trenera, jakby nie do końca godząc się z tym, że boisko opuszcza. Piłka setowa. ...24-19, ale to był zły serwis. To była nieudana akcja Mateusza Nowaka. 20 punktów na razie na koncie z metra Warszawa. Będzie powrotna zmiana. Sawicki wchodzi, schodzi Nowak. Głowacki. Środek zablokowany. Brawa dla Bartłomieja Gizy. Przedłużają w takim razie to spotkanie na razie zawodnicy z Warszawy. 21-24. Prosi o przerwę Radosław Kolanek. Patrzymy z uwagą, z dużą atencją. 21-24, out. 25-21, wygrywa trzecią partię Skrabełchatów. Wychodzi na prowadzenie 2-1 w setach i jest bliżej zajęcia siódmego miejsca, chociaż ten mecz jeszcze oczywiście będzie trwał. W takim razie czekamy na kolejną odsłonę rywalizacji Bełchatowian z drużyną z Warszawy.
Przed nami czwarty set pojedynku KS Metro Warszawa, EKS Skra Bełchatów. Jak widzimy, Skra Bełchatów prowadzi 2-1. Jest więc o ten jeden krok bliżej zajęcia siódmego miejsca Mistrzostw Polski, ale to wciąż jest droga daleka, to wciąż jest jeszcze mnóstwo pracy do wykonania na parkiecie, żeby móc sobie to siódme miejsce zagwarantować, żeby móc wrócić do domu z jednym zwycięstwem. No i ze świadomością tego, że się tutaj naprawdę twardo i do samego końca powalczyło. O godzinie 12:30 mecz o piąte miejsce, a w nim zagra Lotos Trefl Gdańsk i KS Wifama Łódź. I ja, mówiąc szczerze, spodziewam się tutaj bardzo ciekawego spotkania. Z kilku względów. Jednym z tych względów jest fakt, że będzie miał tutaj wiele, wiele do udowodnienia ekipa z Gdańska oczywiście, bo oni liczyli na półfinał. Oni, jak sami wczoraj zapowiadali, a rozmawiałem z trenerem, rozmawiałem z Maciejem Ptaszyńskim, mieli większe ambicje, ale chcą grać do końca, chcą pocieszyć się trochę tą siatkówką. Więc myślę, że tutaj nie będzie odpuszczania, że tutaj nie będzie jakichś takich dziwnych ruchów, tylko gra absolutnie do samego końca. Gra o to piąte miejsce, no bo tak jak mówił trener Adam Miotk, no jak mamy do wyboru szóste miejsce albo mamy do wyboru piąte miejsce, to lepiej bez wątpienia zająć miejsce numer 5. No i oczywiście od godziny 16 to, na co wszyscy zdecydowanie czekamy, czyli rywalizacja półfinałowa. I tu już będą działy się rzeczy, myślę, świetne, myślę, wspaniałe, które będą ponosiły kibiców siatkówki. Tym bardziej, że te zestawienia półfinałowe są kapitalne. Pierwszy półfinał o godzinie 16, drugi półfinał o godzinie 18. O godzinie 18 zagra Jastrzębski Węgiel z AKS 5 Elo Rzeszów, czyli z Resowią. A o godzinie 16 UMKS Moc Wola Warszawa i MMKS Zaksa Kędzierzyn Koźle. To są te spotkania, które wyłonią wielkich finalistów Mistrzostw Polski. Nie można tego przegapić. A my oglądamy mecz o siódme miejsce. Skra Bełchatów i KS Metro Warszawa. Broni, brawo. Ale punkt dla Skry Bełchatów, bo było podwójne odbicie. Wcześniej wykazał się w defensywie bardzo dobrym refleksem Przemysław Iwańczyk. Iwańczyk, który wrócił na rozegranie, bo pamiętamy, że rozpoczął ten mecz z numerem 13 Dominik Żukowski. A skoro o personaliach mowa, no to prześledźmy raz jeszcze składy obu drużyn na zagrywce. W tej chwili w drużynie Skry Sebastian Adamczyk. Pod siatką z kolei drugi ze środkowych Hubert Węgrzyn. Na rozegraniu jest kapitan Damian Gościański z numerem 8 Michał Hoszman, który jest tutaj od samego początku bardzo, bardzo zmotywowany, zmobilizowany. Piątka to Mikołaj Sawicki. Czwórka Szymon Sztelma. I na libero niezmiennie Przemysław Stąsiek. O przerwę poprosili już trenerzy z Warszawy. Jacek Jankowski, Wojciech Szczucki. 6-3 prowadzenie w trzeciej partii, prowadzenie w czwartej partii Skry Bełchatów. Jeżeli Skra wygra, no to zwycięży w całym spotkaniu 3-1. Sakowski. No, było ping-ponga tutaj trochę. No właśnie, Metro z Jakubem Sakowskim, nie z Mateuszem Witkiem. Sakowski numer 9. Numer 7 jest Firszt. Na rozegraniu wspomniany już przeze mnie Iwańczyk. Na libero numer 2 Michał Podgórzak. Pod siatką jest także 8 Jan Kopyść. I środkowy numer 18 Bartłomiej Giza.
prześledźmy statystyki trzech setów. Przypomnijmy, pierwsza partia wygrana przez Metro Warszawa 25-20, druga partia 25-16, zwycięstwo Skrybeł Chatów, trzecia 25-21, teoretycznie najbardziej zacięta, również padła łupem Skrybeł Chatów. I Skra w ataku 51% skuteczności, a więc to bardzo godne statystyki. I po kolei prześledźmy. 10-20 Hoszman, zdecydowanie najbardziej aktywny. 6-11 Węgrzyn, to jak na środkowego świetny wynik. 6-11 Sawicki. 4-9 Adamczyk. 4-8 Sztelma. 4-6 Marciniak, 67% to nam daje. 1-4 Gościański, 2-3 Jagiełło i to byłoby tyle. 42% ataku Metro Warszawa. Tutaj najaktywniejszy jest Jan Kopyść, 11-22. Potem 6-12 Witek, 0-7 Sakowskiego. Dał mu trener szansę odbudowania pozycji. Wyciągnął to Firszt znakomicie, ale w siatkę, tylko w siatkę trafił Jan Kopyść. I dalej kontynuując ten atak Metra, 3-9 Firszt właśnie, 3-9 Pluto, 3-7 Giza, 3-4 Głowacki i 2-4 Żukowski. Boisko w samą końcówkę, ale trafia Giza. Ale Adamczyk 9 ataków, Węgrzyn 11, 20 ofensywnych prób środkowych Skrybeł Chatów po trzech setach. Nie zdążył podbić się, nieco zbyt pasywnie ustawiony w obronie Sakowski, 10-6. Siatkarze Trefla Gdańsk na hali. O 12.30 ich spotkanie z KS Wifamom Łódź. Węgrzyn przy piłce, Węgrzyn na zagrywce, pod siatką Sztelma, pod siatką Adamczyk i pod siatką Gościański. Dokładnie pod Górzak, szybciej, ale no trudna piłka, skończona sukcesem przez Firszta, brawa dla niego. Tutaj nie było sensu uderzania mocno, bo ta piłka mogłaby błyskawicznie pod nogi wrócić, więc zagrał o blok, obił ten blok, zrobił to skutecznie, precyzyjnie i mogą cieszyć się z kolejnego punktu. Chociaż tutaj de facto na razie nie ma się z czego cieszyć, bo muszą straty odrabiać z drugiej piłki, atakuje Gościański. To jest zawsze ten dodatek, ten ekstra punkt, jeżeli rozgrywający właśnie potrafi kiwnąć, potrafi zaatakować z drugiej piłki. Jeżeli raz na jakiś czas taką kreatywnością ponadprzeciętną się wykazuje. Była zmiana w drużynie Metra. 12-7 prowadzi Skra. 2-1 w setach, przypominamy. Kiwaj, zrobił to świetnie. Brawo, Bartosz Firszt. Widzimy po dwóch stronach siatki, jak sobie Firszt radzi. Po tej stronie bliżej naszej kamery, bliżej też mojego stanowiska, było obicie bloku. Po drugiej stronie z kolei przerzucenie piłki nad blokiem. I to też na pewno daje do myślenia skaczącym do Firszta, no bo on potrafi różne numery w tym ataku zaprezentować. 8-12. W siatkę Firszt.
Witamy oczywiście wszystkich sympatyków siatkówki, którzy dołączają do transmisji, którzy transmisję oglądają od początku i tych, którzy z dużym napięciem emocjonalnym czekają na kolejne mecze. 9 do 13 przy piłce, teraz Jakub Sutryk, to jest ten zawodnik, który wszedł właśnie z ławki rezerwowych kilka minut temu. Również WIFA ma Łódź już w gotowości. W gotowości na hali. Niedokładnie Sztelma Gościański, Bobija blok, nie zdążył tutaj z interwencją Sutryk. Ta piłka akurat nie leciała jakoś ultra szybko po bloku. 14-9, powraca na ławkę rezerwowych Stąsiek. A to znak, że na zagrywce Adamczyk pod siatką Węgrzyn. Dobre przyjęcie, Iwańczyk może to przyspieszyć, tak też robi. No i znowu nie może się przebić, nie może tego impasu przełamać Sakowski, ale brawo za blok. I będzie odgwizdane podwójne odbicie, jak mniemam, tak jest. 10 do 14. Twardo przyjmuje na palce, z dużymi problemami Sawicki. Kiwa i robi to bardzo skutecznie Iwańczyk. Poprosił o przerwę Radosław Kolanek. Chce zamienić kilka słów ze swoimi podopiecznymi, żeby nie nastąpiło tutaj rozprężenie, bo mecz absolutnie jeszcze się nie skończył. Metro walczy. Do 11 prowadzi Skra Bełchatów po tej przerwie. I świetnie, świetnie w ataku odnalazł się Jan Kopyść. Ja zachęcam także wszystkich widzów do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku. Finał Mistrzostw Polski Juniorów w piłce siatkowej Kętrzyn 2017. Tam oczywiście załączane są wszystkie materiały wideo, wszystkie także materiały zdjęciowe, które tutaj prężnie są realizowane. Więc warto mieć to na oku, tym bardziej, że wchodzimy w tym momencie w decydującą fazę tego turnieju. Zbliża się Metro. Sztelma ucelowany. Nie chce oddać za darmo. I jest punkt, bo piłka dotyka oczywiście sufitu. Punkt po ataku Bartosza Firszta. 14-15, brawa dla drużyny Metro Warszawa. Poprawili wyraźnie zagrywkę zawodnicy z Metra i widzimy od razu, jak więcej problemów mają siatkarze Skry. Oddaje Podgórzak i zdobywa punkt, bo trafił w miejsce na boisku, gdzie nikogo nie było, a więc będzie miał okazję Podgórzak zapisać konkretną zdobycz punktową na swoim koncie. I remis po 15. Radosław Kolanek wzywa po raz drugi Skrę Bełchatów do siebie, bo roztrwonili tę przewagę w sposób bardzo niefrasobliwy. I będziemy mieli prawdopodobnie ciekawą końcówkę seta.
Wreszcie przełamali ten impas siatkarze Skry. Potrzebowali w końcu tego punktu, bo był remis po 15 przecież. Mikołaj Sawicki. Mocno przyjmuje pod górzak. Szczęśliwie, że ta piłka o sufit się nie obiła. Piłka w górze, ważny moment dla Skry. Gościański środek, Węgrzyn w boisko, 17 do 15. Przemyka tutaj obok mojego stanowiska Damian Domagała z Wifamy Łódź. O 12.30 Wifama gra z Lotosem. Mecz o piąte miejsce. Iwańczyk przez środek, ale ten środek nie zafunkcjonował. Szansa teraz, szansa, ale Wout. Wout bije Hoszman. Piłka uciekła mu z ręki, to nie było czyste uderzenie. I stąd taki efekt, a więc piłka wyląduje na aucie. 16 do 17. Gościański z Hoszmanem. Brawa dla Iwańczyka. Nie czekał tutaj. Podjął szybką, trudną decyzję. Nie ma przejścia. Grają znowu dalej. Sakowski oddaje pod koniec. Stąsiek. Gościański. Środek. Węgrzyn. Węgrzyn tutaj ciągnie ten wózek w ofensywie. Po raz kolejny atakując ze środka. 18-16. Dobra, naprawdę dobra praca dzisiaj środkowych w drużynie Skry Bełchatów. Zejdzie Węgrzyn, wejdzie Jagiełło na zagrywkę. Przypominam, że Węgrzyn po trzech setach rywalizacji miał 11 ataków na koncie, 6 z nich skończonych, czyli 55% skuteczności. Dobra piłka Jagiełły i jest 19 punkt dla Skry Bełchatów. Teraz ten nos trenera Radosława Kolanka nie zawiódł. W odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie wpuścił swojego rezerwowego, a ten odwdzięczył mu się asem serwisowym. Przerwa dla Metro Warszawa, bo przegrywają 16 do 19. Jagiełło po raz drugi z zagrywki, środek w aut, ale po bloku tutaj popracował środkowy Metro Warszawa. Nie było wiele miejsca, nie było mowy o tym, żeby znalazł wolną przestrzeń na siatce. 17-19, Iwańczyk przy piłce. Sztelma ma ostatnio problemy z tym przyjęciem. Ale trafia w antenkę, 18-19. Najpierw antenka, potem piłka musnęła blok, nie odwrotnie. 18-19. Środek zablokowany, Adamczyk powalczy na siatce, Sztelma podbija, Gościański, druga linia. Przechodzi, grają dalej, Gościański kiwa, atakuje właściwie i zdobywa 20 punkt. To był oczywiście atak rozgrywającego z drugiej piłki. Ale też szeroki repertuar w tych ostatnich akcjach, bo to była druga linia, był środek, było skrzydło, aż w końcu sam wziął sprawy w swoje ręce i zaatakował 20 do 18. I teraz na zagrywce Gościański. Sakowski podbija to Sztelma, szybko wystawił tę rękę, żeby tę piłkę uratować. Potrójny blok Metro Warszawa.
19-20. I mamy remis 20-20. Anonsowaliśmy te ciekawe potencjalnie końcówki tych setów. Teraz chyba już nie potencjalnie, teraz chyba w istocie końcówka będzie ciekawa. Bartosz Firszt. Firszt w siatkę. I wracamy do punktu ostatniego wyjścia, więc na prowadzeniu skrabeł chatów. Szymon Sztelma, 21-20, nie myli się, Podgórzak też się nie myli. I bije po boisku, bije w boisko, celnie atakuje Jan Kopyść. Mamy kolejny remis. Pod siatkę wskakuje już Bartłomiej Giza. To też jest istotny element, bo tutaj może Iwańczyk chcieć poszukać swojego środkowego. Ale najpierw zagrywał będzie Jakub Sutryk. Pojawił się z ławki rezerwowych i długo już gości na boisku. Gościański. Podbijają, mają w górze piłkę. Gościański raz jeszcze, ale to było za mocne zagranie na skrzydło, więc szukał Sawicki rozwiązania bardziej pomyślanego niż siłowego i zrobił to bardzo dobrze. 22-21. Zmiana powrotna. Schodzi Jagiełło, wchodzi Węgrzyn. Oczywiście Węgrzyn pod siatką, to też jest możliwość kolejna dla Gościańskiego. Ważna ta akcja. Przebija na drugą stronę Węgrzyn, Podgórzak rozgrywa, rozgrywa i zablokowany jest Jan Kopyść. 23-21, skrabeł chatów popracowała blokiem. Po trzech setach, jeżeli chodzi o skrebeł chatów i o pracę blokiem wspomnianym, to mieli 4 bloki na koncie metro, tych bloków miało 7. Adamczyk. Trudna zagrywka, ale dobrze sobie z tym radzą. Sakowski wreszcie skuteczny w tak ważnym momencie. Może zbierał tę energię, zbierał tę siłę właśnie na końcówkę. Przejdzie piłka, grają dalej, gramy dalej. Kopyść po bloku podbija Stąsiek. Sztelma rozgrywa, szybko, świetnie. Za chwilę będziemy mieli piłkę meczową po akcji Mikołaja Sawickiego. Wykazał się teraz Szymon Sztelma na rozegraniu. Jeszcze lepiej wykazał się Sawicki w ataku. Pierwsza piłka meczowa podczas sobotnich rozgrywek. Zagrywać będzie Michał Hoszman. W trudnej sytuacji metro. Hoszman, mają przyjęcie. Iwańczyk kiwa, podbija Hoszman. Meczowa w górze. Sawicki, jest punkt dla skrybeł chatów. Jest zwycięstwo. Jest 7. miejsce. A drużyna Metra Warszawa 8. ekipą Mistrzostw Polski w Kętrzynie. Pierwsza sobotnia rywalizacja wobec tego zakończona sukcesem skrybeł chatów, ale zakończona też momentami naprawdę fajnym siatkarskim spotkaniem. Czekamy jeszcze na MVP tego meczu. Zaraz zobaczymy tutaj na pewno radość skrybeł chatów. Michał Hoszman, MVP spotkania. Duże brawa tutaj też od rodziny na trybunach. Duże brawa od nas. Michał Hoszman, MVP meczu o 7. miejsce. Ja ze swojego miejsca dziękuję za ten mecz. Wracamy o godzinie 12.30. Travel Gdańsk będzie grał z KS Wifamą Łódź.
kamerę. Przepraszam, tak? Słyszę pana przez ten, internet. Zgadza się, tak, no. Komentuję. No, komentuje pan. Tak, tak. Próbujemy, działamy. Dobrze właśnie komentuje pan. Dobrze. No to fajnie, cieszę się. Słyszę mnie raz. Aha, no to fajnie. Na Mosirkerczy, nie? To idzie. Słucham? To jest z Mosirkerczy, nie? To idzie tak, tak, tak. No, 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 na YouTubie, tak. I na żywo też. Tak, wszystkie mecze.